go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. It's Force India in pole position then, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Perez, Lewis Hamilton, and Ricciardo, Massa, Verstappen, Bottas, and Roman Grosjean, Hülkenberg, Alonso, Daniel Kvyat, and Palmer, Stroll, Magnussen, Carlos Sainz, and Stoffel van Dorn, Wehrlein, and Marcus Ericsson rounds off the grid. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Halo, halo wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kariery w F1 2017 w zespole Force India, przynajmniej już 9. wyścig 3. sezonu, czyli Grand Prix Austrii na Red Bull Ringu. Tak więc zobaczmy. Pochmurny przez cały wyścig. Startujemy sobie na oponach czerwonych, na supersoftach. Dotankujmy się troszkę, bo tutaj nasz zespół nie wyposażył za dużą ilość paliwa. Sobie o tyle. I zjeżdżamy sobie na kółku, no tak między 9 a 10. Zobaczymy, jak to się będą oponki trzymały. No i potem oczywiście kończymy wyścig na ultra softach. Sens, strategia na 2.5 ma kompletnie, jak widzicie, sensu na tym torze, gdzie tutaj zużycie opon naprawdę nie jest duże, nie wymaga tego, więc co? Perez czwarty, przegrał tylko z 2 ferrekami. Mercedes jest znowu słabo, Hamilton dopiero 5, a dopiero 9 Bottas. Gdzieś tam w to wszystko jeszcze próbowało się wplątać 2 Red Bulle, Max przed Danielem. No ale jakoś tak to nie mrawo im idzie. Adam Mercedesów ten sezon jest już kompletnie, ale to naprawdę skończone, tak? I naprawdę tylko jakiś cud może ich uratować, bo naprawdę niewiele brakuje, żeby ich nawet Red Bull wyprzedził w klasyfikacji konstruktorów. No ale już bez żadnego przedłużania lecimy na wyścig. Tak więc ruszamy do wyścigu. Zapalają się światła. 3, 4, 5. I ruszyli dosyć krótko na strzał dzisiaj Charlie na starcie. Tutaj nie możemy zamknąć ani Vettela, ani Raikkonen. Jestem w kanapce w Ferrari. Ani w jedną, ani w drugą. Próbowałem zostawić miejsce jednemu i drugiemu, ale to tak nie da rady dogodzić każdemu. Raikkonen traci pozycję na rzecz Pereza. No a Vettel za chwilę może być wyprzedzony również przez Pereza. Perez, jakiś start teraz w jego wykonaniu. Tu próbuje uciec Perezowi, żeby miał jak najlepszą sytuację. Widzimy, że tutaj te ultra softy, które mamy założyć po pitstopie, są na szaro, jakby takie. Jest różnica między tymi pełnymi tutaj super softami a tymi. Proszę bardzo, Perez jest drugie między tymi szarymi ultra softami, a to dlatego po prostu, że trzech różnych, wszystkie trzy jakby, no, komplety ultrasoftów, jakie były, to są te kwalifikacje, to zużyłem. W Q3, w Q1 oczywiście ultrasofty, w Q2 supersofty, te, które mam teraz, i w Q3 dwa razy użyłem. Dwóch różnych kompletów, najpierw zrobiłem trzy kółka na jednym, a potem jedno okrążenie. Plus jedno jakby też zjazdowe na drugim komplecie, więc tutaj troszkę ten komplet może być zużyty, może być tam no z 3-4% myślę zużycia będzie na dzień dobry na tym komplecie, tak mi coś mi się wydaje. No ale to nie wydaje mi się, że jakby wydaje mi się, że czego to powtarzam. Powinno być około 3-4% zużycia na tym komplecie opon, takie jest moje przeczucie. No ale to nie powinno wnieść żadnych większych problemów tutaj dla mnie. Perez widzimy, że nas mocno tutaj napiera. My jesteśmy na tych supersoftach, więc nie wiem, czy za chwilę po prostu powiem grzecznie się nie zamienimy pozycjami, bo Perezowi zależy na tym, żeby po prostu zwijać od rywali na tych oponach, a widzimy, że Vettel się na nich męczy, to strasznie. Nie może się w Niemiec jakoś wpasować w ten tor i w te opony. A ja mogę być dla Pereza dobrym tutaj, tak powiem, defensorem, dobrym obrońcą. No a wiemy, że przecież 6 punktów dzieli Pereza, Vettela i kogoś tam jeszcze, nie wiem, czy to jest Kimi Räikkönen. Nie, to jest, tak, to jest Kimi Räikkönen, więc całą tą trójkę, która tutaj teraz jedzie, dzieli nas, dzieli ich raczej, całą trójkę dzieli 6 punktów klasyfikacji generalnej oczywiście, więc każde punkty są na wagę złota.
Dobra, to jest świetny moment, żeby Perez zapuścić. Oj, ale tak, to się nie miało skończyć. Miałem tylko dać jedną pozycję, nie dwie. O, jedno za dużo. Widzimy, że nam się teraz Hamilton odpalił jeszcze. Próbuje się włączyć w walkę z Kimim. On też ma ten sezon cały przechlapany już, naprawdę. No właśnie, tak, MGUK i MGUH mamy z tym problem. MGUK odpowiada za bogatą mieszankę, której, no mam nadzieję, że nie będzie trzeba za dużo używać w tym wyścigu. Tak więc zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie się dużo bronić. A widzimy, że dochodzi teraz do wewnętrznej walki w Ferrari. Już to widzieliśmy tydzień temu w Azerbejdżanie, gdzie Perez sensacyjnie wygrał wyścig, a teraz ma szansę. Czemu jedzie po, no jak na razie, po drugie zwycięstwo i to z rzędu, słuchajcie, to może być fenomenalny sezon dla niego. Szczególnie, że tutaj jadę inną troszkę strategią, no a tam jest wewnętrzna walka w Ferrari. I tam się ostro młócą, zobaczmy ile czasu teraz tracą. W to wszystko jeszcze się próbuje wmieszać Lewis Hamilton, który idzie aktualnie na piątej pozycji. Ale on też chciałby chętnie skorzystać na tej walce. No i widzimy, jak już jest bardzo blisko całej tej dwójki, więc oddalamy się coraz bardziej od nich. Perez sobie spokojnie jedzie pierwszy, więc to była dobra decyzja. Widać było, że go mocno stopowaliśmy przez tą naszą jazdę na innych oponach. No a Perezowi zależy, żeby tutaj zyskać jak najwięcej na czasie, ze względu na to, iż po prostu te opony dosyć szybko się zużyją. Nie tak już, tak mówię, no ostatnie tchnienia tych opon, tak myślę, że no kiedy on tam może zjechać. No na tych oponach zrobił co najmniej jedno kółko jeszcze w kwalifikacjach. Jedno wyjazdowe, szybkie kółko, zjazdowe, formujące, to są cztery dodatkowe kółka. Teraz, no myślę tak, że z szóste, siódme też tak z jedno, dwa kółka i Perez zawitamy w alei serwisowej. No i wtedy znowu jakby Perez będzie miał przewagę, bo on będzie na świeżych supersoftach, a ja będę na starych. No ale w momencie, kiedy się trafiłem, te jego opony tak już kompletnie zużyją, no to widać będzie, że ja będę zyskiwał. Vettel ponownie wrócił na trzecią pozycję, no ale tam jest ostra batalia między nim a Kimim. W to wszystko jeszcze dołączył się Hamilton i jeszcze jakiś tam zawodnik na szóstej pozycji. Nie wiem, czy to jest jakiś Red Bull, czy nie. Ciężko mi teraz w tym momencie powiedzieć, co tam się dzieje, kto tam jedzie. Nie, tam jedzie drugi Mercedes, tam jest Valtteri Bottas! Czyli Valtteri Bottas, który jedzie... Jadę drugi, Vettel trzeci, Kimi czwarty, piąty, Hamilton szósty jedzie Bottas. Na dziewiątej pozycji, trzy pozycje ładnie się przebił nam Bottas tutaj. Od startu. Więc Mercedesy próbują jakkolwiek wrócić do gry, więc mamy teraz dwójkami, parami jadą w Ferrari dwójeczka i potem kolejna dwójeczka, to jest Mercedes. O, to nas mocno podbija na tym wyjściu. Musimy ratować się bogatą mieszanką. Troszkę za dużo tego paliwa chyba wzięliśmy, trzeba było jednak ryzykować tam na zero z tym paliwem. Myślałem, że się będziemy więcej musieli bronić w tym wyścigu. Nie dziękuję, niczego nie chcę zmieniać. Im później zjadę, tym tak naprawdę jakby lepiej dla moich opon tych ultrasoftów, gdyż one już troszkę tam są zużyte. Myślałem, że się będziemy zbliżać do Pereza, ale to jednak nie udało się. A widzimy, że teraz Kimi Räikkönen się do mnie zbliżył, więc tutaj troszkę zerżała nam ta walka. Jeden nasz błąd i widzimy, co się teraz dzieje. Kimi mocno teraz zyskał. No i czekamy na ich pierwsze pit-stopy. Na pierwsze pit-stopy w poszczególnych zespołach. Nie wiem też, czemu kiedy Perez jedzie, kiedy mu tam te pisty postawili, ale to jest taki już pierwszy dzwonek na to, żeby zjechać. Patrzmy, Kimi się ustawia, jakby chciał zjechać, tak jakby, nie wiem. Perez zostaje na torze, Kimi chyba też on nie zostaje, więc może jeszcze... O, jest kolejny raz ten sam błąd. Może troszkę przesadziłem i chyba stracę na pozycję na rzecz Kimiego. To jest bardzo realne, jeszcze na rzecz Vettela, bo to byłoby dopiero w ogóle. Przez szeroko wyjechał. No ale to Kimi, kurna! Ja mogę szeroko wyjechać. Co?! No, czemu? Jakie illegal... Pojechałem szeroko, żeby zostawić mu miejsce. To co chodzi. Aha, bo go poza torem wyprzedziłem, ojej!
Ja pierniczę, nie zesraj się gra. Gra się to nam zaraz posra. Ze szczęścia. Teraz dalej jest źle, ale już jest dobrze. Pierniczy. O co, ja nie wiem o co chodzi. Kim mnie wypycha poza tory, ja się pozycję odnoszę. O to chodzi ty. Szybciutko zamykamy obu panu. A Vettel widzimy, że znajduje się chwilowo przed Raikkonenem. Chociaż Raikkonen również się odpuszczał. Teraz nam już daleko odskoczył, tak powiem. Widzimy dwa takie same błędy, dwa razy podbiję się na krawężniku na ostatnim zakręcie. No i widzimy, jaki jest tego efekt. Że te Ferrari, które były daleko, daleko w tyle, walczyły między sobą. Podłączając wszystko jeszcze gratisowe, jak powiem, Mercedesy. Nagle się okazuje, że dwa błędy w dwóch kółkach, no i taka sytuacja niemiła. Perez jest w boksie, więc teraz trzeba zacząć w końcu puszować mocniej. Zjechał również Vettel, więc i zjechał Bottas, więc po jednym przedstawicielu każdej drużyny zostało nam Kimi i Bottas, z tego co kojarzę. Więc teraz trzeba cisnąć bogate mieszanki, troszkę poużywać. Massa, proszę bardzo, pojawia się na pozycji trzeciej, więc też ciekawe, czyżby nie wiem co tam się stało, czyżby dwa Mercedesy zjechały, czy o co chodzi? Nie wiem co się w tym momencie stało, ale no dobra, ciekawa strategia, ciekawa. Raikkonen i Massa również będą musieli za chwilę zawitać do swoich mechaników. Już mamy troszkę tej bogatej mieszanki, żeby kręcić teraz jak najlepsze czasy okrążeń. Póki jeszcze my nie zejdziemy, żeby, wiecie, mieć pasować się w to moje tutaj okno boksu. By być może jeszcze spróbować wyjechać przed Perezem, no ale na razie to jest 10. pozycja, która nam nic nie mówi. Nie wiemy, gdzie jedzie Perez. Nie będę się doliczał tych kropek na mapie teraz. Gdzie jest 10. pozycja? Patrzmy. Kim zjechał? Massa zjechał, kolejny kierowca zjechał. Jakiś tam ktoś został na torze, więc to są pewnie kierowcy, którzy mają soft, super softy, za chwilę zobaczymy. To nie jest Kimi, to jest Palmer, który się nie zjechał przy bardzo. To jest Kwiat oczywiście, który ma jeszcze super softy, więc są raczej kierowcy, którzy nic większego w tym wyścigu nie zdziałają. Być może są to nawet kierowcy, którzy jadą poza po prostu z paną dziesiątką. Co nam to teraz pokazuje, tam dalej pewnie nic nie mówi, piąta pozycja. Nas było czterech łącznie na... Nas było łącznie pięciu na... Nas było łącznie pięciu na super softach. Plus Palmer sześciu. Czyli wydaje mi się, że jak na razie wyjeżdżam jako lider wyścigu, tak? No tak mam chyba rozumieć, czy nie? Oj, tam jakaś żółta flaga i ktoś się zatrzymał, mniej więcej w tym samym miejscu, co... Lewis Hamilton, nie, ten ktoś przyjedzie dalej, jedzie dalej, ale z problemami widać, że ktoś tam być może jakiś szkoda. Nie, ktoś się po prostu. Kurwa, nie zjechałem. Kurwa! Przepraszam za to, ale kurde, no już mogę przez trawnik przypieprzyć, no. Fucking shit, no i pozjeżdżali teraz, kurde, zyskają na tym cholerę dużo. Ja pierniczę, no tak blisko ty, no cholera jasna, kto mi tego wirtualnego... No chwilkę szybciej, bo jeszcze się ten VST pojawił, no. Ja pierniczę, dalej żółta flaga. O, już jest Perez trzeci. No to nie, to słuchajcie, spadniemy za Pereza. Kwiat jest tutaj drugi, ale to nam nic nie da. Perez bardzo dużo przez to teraz zyska. Widzimy, wyjeżdżam trzeci, więc wyjadę za Perezem, tylko... No zobaczymy, czy będę, jak daleko za tym Perezem. Ja pierniczę, bym zjechał podczas tego VST, to bym był liderem, słuchajcie. No nie wierzę. I tam druga żółta flaga, oj. Za chwilę się może skończyć safety carem w ogóle tutaj. Vettel! Fernando Alonso odpada z wyścigu, a Vettel ma awarię! Niesamowite, co się w tym wyścigu dzieje. Vettel z awarią na 20 pozycji, Fernando Alonso odpada z wyścigu. Co tu się w tym wyścigu... Co tu się dzieje w tym momencie?
na torze w Austrii. Niesamowite, zjeżdżają zawodnicy Toro Rosso. To jest właśnie już teraz przejeżdża Perez, który prawdopodobnie raczej przejedzie tak jak przede mną, tak, tak, tak. Przejdę przede mną, więc... może być, no ja, no daleko jest Perez, więc spokojnie tutaj wyjeżdża przede mną sobie. Ależ, proszę bardzo. Kimi trzeci. Jak duży to opony? No po 4%, tak jak myślałem. Ależ, słuchajcie, informacja. Ależ to jest informacja. Fernando Alonso nie jedzie w wyścigu. To jest smutna informacja, ale najważniejsza jest taka, że Vettel jest poza punktami w tym wyścigu. Jeżeli Perez wygra, a tam jest różnica 6 punktów między całą tą trójką, Perez zyska 10 punktów nad Raikkonenem, czyli będzie minimum 4 punkty na przed nim, a nad Vettelem 25 punktów, słuchajcie, no to Vettel spadnie na co najmniej czwartą pozycję, przeskoczy go Perez. To sporą liczbę punktów, bo no, Perez oczywiście, no Perez będzie od tego dosłownie kilka punktów przed Kimi Raikkonenem. Nie, ale za to zyska no sporo, co najmniej 19 punktów nad Vettelem. To już jest sporo, jak na za chwilę Wielką Brytanię, czyli półmetek sezonu. No to może być naprawdę, naprawdę ciekawie. Kimi teraz będzie mnie raczej podganiał, bo tutaj na szybsze okrążenie ustanowione przez Kimiego. I też aż tak, no Kimi jest bliżej do mnie niż ja do Pereza. No ale Perez oczywiście wygrał sobie ten wyścig, że tak powiem, od samego początku, no i te dwa moje błędy, potem walki z Ferrarkami spowodowały, że trochę czasu straciłem. Tak to być może jechałbym tu za tylnym skrzydłem Pereza, może byłaby walka, tam jest kolejna żółta flaga, ktoś kolejny odpala z tego wyścigu, czy to będzie właśnie Sebastian Vettel? Nie, Nico Hulkenberg! Nico Hulkenberg jest poza punktami, więc proszę bardzo. Najpierw Hiszpan Fernando Alonso, potem Vettel z problemami, jedzie prawdopodobnie na 20 pozycji, ale na pewno jest wiadomo to, że jedzie bez punktów w tym wyścigu Niemiec. A za to drugi Niemiec z rywalizacji nam po prostu kompletnie odpada i zatrzymuje się nieco wcześniej niż Fernando Alonso, więc proszę bardzo, takie ciekawości w tym wyścigu. Teraz zobaczmy, jak to na razie wygląda fenomenalnie. Force India jedzie po dublet, dublet dla Force India w Austrii, no coś niesamowitego. To może być hitowa informacja. Oczywiście ustanawiamy najszybsze okrążenie, pytanie, czy Kimi będzie w stanie pobić, nie jest w stanie. Więc na razie jesteśmy najszybszym kierowcą na to, że będziemy pomału odrabiać do Pereza, ale to nas nie interesuje. Interesuje nas to, żeby dojechać na tych pierwszych dwóch pozycjach. Tutaj nic nam nie powinno przeszkodzić, nawet MGUK czy MGUH, więc spokojnie. Tak więc proszę bardzo, to będzie duble dla Force India, 43 punkty dla nas przy biednych 18. No Vettel teraz najszybsze okrążenie, no ale gdzie jest Vettel? 1, 2, 3, 4, 5 od końca, gdzie 15? Vettel ma 5 kółek na to, żeby przejść 5 kierowców, no nie chcę mi się wierzyć. Nawet jeśli to będzie tylko jeden skromny punkcik. Tak więc no... fatalnie, fatalnie i jeszcze raz fatalnie. To się układa wszystko dla Vettela i dla samych Ferrarek. 43 punkty dla nas przy ledwo 15 Ferrari, słuchajcie. No to jest niesamowite, 28 punktów przewagi. 28 punktów zyskamy w tym dzisiejszym wyścigu nad Ferrari, no to jest aż nie do pomyślenia, słuchajcie. Nie mówię też o Mercedesach, bo 15 punktów dowiezie Kimi, prawdopodobnie czwarci i piąci jadą Mercedesy, więc to będą 22 punkty dla nich, więc Mercedes krótko zyskają punktów nad Ferrarkami. No a do nas stracą mniej więcej dwa razy tyle, ile zdobędą, no to będzie naprawdę niesamowity wynik. No to może być jeden z naszych lepszych dubletów, bo parę ich tutaj już, tak powiem, parę, no, zdarzały się takie, wiecie, tutaj już dublety w Force India naszych w ciągu tych trzech sezonów, ale no w tym roku to co pokazuje Perez, to jest niewiarygodne, słuchajcie. Naprawdę. Druga wygrana z rzędu. Słuchajcie. No jeżeli nie będzie żadnej awarii, spukać oczywiście, to Perez będzie sensacyjnym zwycięzcą był. Azerbejdżanie gdzieś świetnie, tutaj naprawdę miał fenomenalną końcówkę. Perez świetnie tam wdał się w walkę z dwoma Ferrarkami. Wyjechał koło w koło z Lewisem Hamiltonem z boksu, w sensie Lewis Hamilton jechał na to, był na torze, a właśnie Perez wyjeżdżał z boksu. Koło w koło jechali, na szczęście Perez ostatecznie był przed Lewisem, bo to zaczęła się pogoń obu Ferrarek, wyprzedził
on najpierw Kimi Räikkönena, a potem jeszcze Sebastiana Vettela. I tak naprawdę potem Ferrari już zagubiło, co mają robić, kto ma gonić, czy oni w ogóle mają gonić tego Pereza. I w końcu skończyło się na to, że wdali się w walkę wewnętrzną w zespole. I proszę bardzo, kolejna żółta flaga i kolejny kierowca odpada z tego wyścigu, niesamowite! Felipe Massa odpada z tego wyścigu, proszę bardzo. Więc tym razem Brazylijczyk nam odpada. To w takim dość kiepskim miejscu stoi. Więc VSC nawet by się przydał tutaj, jeszcze mówiąc, bo skoro wcześniej był na pojazd jadący bardzo wolno po torze, było VSC, no to czemu teraz również nie będzie, bo on stoi w takim niebezpiecznym miejscu, jeżeli ktoś tam tutaj za szeroko wyjedzie, zobaczmy. Nie wiem, czy to jest na pewno niebezpieczne. No to się, że... gdzie on tu stoi? A tu nie, to na tarniku to jeszcze nie tak źle, myślałem, że on gdzieś tam stoi na tym jeszcze takim... Myślałem, że na poboczu stoi, a nie już na samej trawie. Widzimy, że Kimi traci po 0,3 na okrążenie, więc plecy, no, o plecy możemy być spokojni. Widzimy, że teraz już z Kimi jesteśmy bliżej Pereza niż Kimi nas. Mieli całe 2 sekundy do Pereza, jakbym chciał, to bym włączył bogatą mieszankę, cisnął ile wlezie, ale nie ma sensu. My musimy zachować te nasze tutaj pierwsze dwie pozycje, no i naprawdę rewelacja. Fenomenalnie wydarte zwycięstwo w Azerbejdżanie. A tutaj, proszę bardzo, Perez z czwartej pozycji. Najpierw po świetnym starcie, jeszcze w pierwszym zakręcie wyprzedza Luisa. Nie, Hamilton był za nim, więc jeszcze w pierwszym zakręcie tutaj, jako że ja tutaj miałem dwie Ferrarki z lewej i z prawej, byłem w takiej kanapce, no to po prostu próbowałem zostawić miejsce jednemu i drugiemu, a obaj się przestraszyli mnie po prostu, że im zamknę drogę i bardzo mocno zwolnili, przez to byli bardzo wolni, no wolno weszli w pierwszy zakręt i wiem, nie było kiedy się rozpędzić. Skrętnie wykorzystał to Perez, który chwilkę tuż po pierwszym zakręcie wyprzedza Kimiego, a potem Vettel, który się nie zdążył nabrać prędkości. No i Kimi również znalazł się przed nim, chociaż tutaj już Niemiec stawiał troszkę większy opór. Ale Perezowi się ostatecznie udało. Potem świetne team orders, kolejne dobry ruch z mojej strony, że puściłem go po prostu, puściłem Pereza. Wiedziałem, że on ma super ultra softy, że ja mam super softy, że będę w stanie, jak wiem, niech sobie Perez odjeżdża, ja będę w stanie go, jak powiem, bronić od obu Ferrarek i obu Mercedesów, które są za mną, które są również na tych samych oponach, co Perez na samym początku wyścigu. Widziałem, że oni tutaj mogą mnie troszkę podgryzać, ja muszę po prostu wytrzymać do mniej więcej 6-7 kółka, tak jak widzieliście, póki te opony się już nie zniszczą i nie będą musieli zjechać do alei. Więc wszystko było wykonane perfekcyjnie. Ta awaria, potem jeszcze ta awaria Vettela, więc teraz Ferrarki są kolejne punkty. No może nie Ferrarki po raz kolejny, ale Mercedesy po raz kolejny stracą dużą liczbę punktów. Oba miejsca na podium, nie dość, że najpierw zarezerwowane dla Polski, a potem na niższy stopień podium jeszcze dla jednej Ferrarki, więc Mercedesy naprawdę kolejny słaby weekend. Od Monaco fatalna sytuacja. W Monaco im nie wyszło, no może w Monaco jeszcze tak tragicznie też nie było, ale no w Monaco im nie wyszło, no było tragicznie, w Monaco im nie wyszło. Nie wyszło im w Azerbejdżanie, w Chinie wyszło im w Kanadzie, no ale w Kanadzie to jest popis. Popis jeszcze raz, Force India, to jest znacznie lepszy wynik, oczywiście na Weber, to znacznie lepszy wynik, który osiągnęliśmy w Azerbejdżanie. W Azerbejdżanie był większy popis tutaj umiejętności Pereza, no a tutaj oczywiście w Austrii większy popis zespołowej pracy, którą za chwilę zwieńczy Sergio Perez, który wygrywa drugi wyścig z rzędu. Wielkie, wielkie gratulacje. Dlatego już można powiedzieć trochę starego i jakże doświadczonego, 30-paroletniego Pereza, bo nie wiem ile dokładnie ma lat, no ale rewelacja Perez, zwycięzcą wyścigu. Ja wierzę, na drugiej pozycji to jest świetna informacja. Jest rewelacyjna informacja, mimo tego, że jestem druga, nie wygrałem wyścigu, to nie ma tak naprawdę znaczenia większego. Ważne jest to, że jako zespół osiągnęliśmy fenomenalny wynik i w klasyfikacji konstruktorów będziemy się coraz bardziej umacniać, bo tam było na styk przed Ferrarkami. No ale teraz to, co zyskamy w tym wyścigu nad nimi i nad Mercedesami, to będzie to będą bardzo kluczowe punkty w kontekście całego sezonu.
A Perez, drugi wyścig z rzędu, słuchajcie, staje na najwyższym stopniu podium. No jest, no jest niesamowity teraz. Widać, że ta mała przerwa wakacyjna w F1, którą wiem, zrobiłem sobie po Grand Prix Monaco, bardzo dobrze wpłynęła na Pereza, bo wygrywa dwa wyścigi z rzędu po powrocie. Dwa wyścigi z rzędu po powrocie. Ale zwycięstwo oczywiście zgarnąłem ja. Ale widzimy, że czwarty prawdopodobnie jest jakiś Mercedes, a piąty jest Daniel Ricciardo, więc Lewis, albo prawdopodobnie Lewis jest czwarty, a dopiero szósty może być dopiero Bottas, gdyż piąty przyjechał nawet Daniel Ricciardo, więc takie ciekawości. Chyba, że się zauważyłem, ale wydaje mi się, że nie. Dokładnie tak, piąty, proszę bardzo! Czwarty Lewis Hamilton, piąty Daniel Ricciardo. Szósty Jolyon Palmer z 14 pozycji na szóstą. Co tu się stało? Max Verstappen tylko ósmy. Tylko 4 punkty dla niego. Valtteri Bottas dopiero 15. Co tu się stało? Jazda na 2 pit stopy. Fatalna informacja. Vettel był jedynym zdolwanym kierowcą. 17 pozycja. Vettel bez punktów. Bottas bez punktów. Ależ niewiarygodne, 43 punkty dla nas, tylko 15 dla Ferrari w tym wyścigu i tylko 12 dla Mercedesów i zaledwie 14 dla Red Bulli. Popatrzmy, no widzimy, Sergio Perez drugi, 53 punkty straty do nas, to oczywiście nie jest aż tak zła informacja, ale ważne jest to, że jest 7 punktów nad Kim Raikkonenem, no i proszę bardzo. 19 punktów, tak jak mówiłem, nad Sebastianem Vettelem, który teraz ogromnie stracił, który sam teraz traci 13 punktów do Raikkonena. Musi zacząć się oglądać za plecy, bo za plecami ma już tylko 11 punktów. O 11 punktów, tak, Lewisa Hamiltona. Ciutkę dalej, niewiele, bo 8 punktów różnicy ma Daniel Ricciardo. No i tylko 64 punkty na koncie Valtteriego Bottasa. To jest fatalna informacja, on ma 19 punktów, dopiero do 6 pozycji traci. No i Max Verstappen, który też tego sezonu do udanych nie może zaliczyć, zaledwie 50 oczek na jego koncie, a to jakby tą środkową część stawki otwiera Nico Hulkenberg z 26 punktami, a widzę, że w sezonie bardzo słabo jak na razie McLareny, Alonso cały czas bez punktów, Lance Stroll i oba Zaubery. W klasyfikacji konstruktorów to jest to, co mówiłem, ogromna liczba punktów zyskana nad Ferrari, 78 punktów przewagi nad nimi, aż 142 nad Mercedesami, no ale tutaj cały czas jest blisko, bo jest 22 punkty różnicy między Red Bullem a Mercedesem, więc tam wszystko cały czas jeszcze jest otwarte, tak więc proszę bardzo, tak się kończy ten fenomenalny wyścig. Prawda, Perez z czwartej pozycji wygrywa nam wyścig o Grand Prix Austrii, a wcześniej w Azerbejdżanie, nie wiem czy też nie startował czwarty, jak nawet nie w Azerbejdżanie siódmy czy tam ósmy startował, tam w ogóle po prostu, tam Azerbejdżanie to był popis umiejętności, to był... Grand Prix Azerbejdżanu zaczęło się od mojego failu i przez fenomenalny pokaz umiejętności Pereza skończył na pierwszym miejscu, ja dopiero na piątym. Austria to był pokaz świetnej pracy zespołowej i świetnego Team Orders. Tak więc ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, aby być na bieżąco z moimi filmami i moimi streamami. Tak więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!